Siema, dzisiaj wam pokażę, jak nagrywać na przykład tak jak ja, przez jaki program. Ja wam polecam OBS Studio, wchodzicie sobie w link, w sensie wchodzicie sobie w przeglądarkę, wpisujecie OBS, możecie dodać studio, no i sobie wchodzicie. Home, ja wam polecam, bo tutaj nie wiem co. A, tutaj wystarczy po prostu kliknąć ten. Ale ja sobie wejdę na home. I jeśli wasz komputer na przykład jest Windowsem, co? No to bierzecie Windows, jeśli MacOS, no to MacOS, jeśli Linux, to Linux. No i pobieracie, nie? Przechodzicie tam, ja sobie też pobiorę. Jak wam się już to pobierze, aha, bo ten pisarek wbił. Jak wam się to pobierze, to klikacie, przechodzicie tam konfigurację. Ja już mam OBS-a, nagrywam przez niego. No i dobra, tam jak sobie przejdziecie przez to, to potem to zajęło wam minutę, jakąś minutę 30. No i polecam wam takie skróty jakby klawiszowe. No i żeby na przykład ustalić jakieś, albo na przykład chcecie live robić, coś z tego stylu, no to wchodzicie sobie w ustawienia. Jeśli na razie zajmiemy się live'ami. Jeśli chcecie mieć live'a na przykład na YouTubie, no to wybieracie YouTube Rytmy Pysy, serwer primary YouTube Ingest Server, połączacie konto, no i tyle. No i wyjście chyba zostawiamy, ta zostawiamy. Dźwięk, no tutaj macie swoje globalne urządzenia audio, tutaj macie urządzenie audio 2 i sobie tutaj po prostu wybieracie, nie? Tutaj mamy obraz, ale tutaj po prostu jest obraz, nie? Skróty klawiszowe, no i tutaj możecie sobie na przykład, nie wiem, dać ale jeśli nagrywacie z Minecrafta, no to wam nie polecam dać no wtedy będziecie mieli co sekundę transmisję. No to się nie napisał. Dobra. No i zatrzymaj, zignoruj opóźnienie. No i tutaj jeszcze jest. Rozpocznij nagrywanie. No i zatrzymaj. Ja mam takie coś sobie ustawione. No i tak naprawdę mi to wystarczy. Nie potrzebuję tutaj podglądu żadnego, nic, więc ja wam tutaj pokazuję takie ustawienia, jakie ja mam, no i wam takie polecam, nie? Dobra, dobra, no i jeśli chcecie na przykład rozpocząć live'a, no to klikacie zarządzaj transmisją, tutaj dajecie nazwę, poradnik. Wybieracie sobie, dajcie to, chyba, bo jak dacie chyba, jakie, że jest dla dzieci, to chyba nie można pisać na czacie, wtedy wybieracie plik, jeśli nie macie, no to nie macie miniaturki. No, no i potem rozpocznij transmisję, no. Taki szybki poradnik.